Mówisz, Jacek Sobała, witam w szybkich mediach. Jest wtorek, 18 lipca. Ciepły letni wieczór, pan 20 stopni za oknem. Punktualnie jesteśmy jak zawsze. 21:15 jest u mnie. ...507-964-253 507-964-253. Od dziewczyn zacznę, bo wróciły te dziewczyny. No wiem, wam się śmieje po prostu, jakie widzę, naprawdę fantastyczne są. Ja nie wiem, dlaczego ten TVN w ogóle ani słowem o tym nie mówi. No to jest największy sukces polskiej kobiecej siatkówki od 55 lat. Ja wiem, że brąz, nie złoto, no ale wygrały z Amerykankami w Ameryce, no też się liczy. Może to przez te upały tak jest, że oni nie widzą tego w ogóle. Ważny komunikat. W związku z panującymi w ostatnich tygodniach upałami lekarze zalecają wprowadzenie, w Niemczech to się dzieje, w Niemczech, zalecają wprowadzenie siesty. Szef Federalnego Stowarzyszenia Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia Johannes Niesen powiedział dzisiaj, że siesta w południe powinna obowiązywać latem także w RFN. Powinniśmy wziąć przykład z metod pracy w krajach południowych, gdy jest gorąco. Wczesne wstawanie, produktywna praca rano i siesta w południe to koncepcja, którą powinniśmy przyjąć w miesiącach letnich, tak uważa pan doktor niemiecki. Jego zdaniem podczas intensywnych upałów ludzie nie są tak wydajni jak zwykle. Słaby sen czy brak uchłodzenia w nocy dodatkowo prowadzi do problemów z koncentracją. Z tym wczesnym wstawaniem to ja mnie przesadzał. Nie, ta siesta jak najbardziej. Znaczy, ja bym proponował taki model, że zacząć w południe od siesty, przyjmować tylko płyny, no a potem się zobaczy, no. A, jutro trzeba wstać rano. Tak. Znaczy, akurat jutro trzeba rano wstać, bo w kioskach będzie jeszcze czekał tygodnik. Proszę państwa, w tym najnowszym tygodniku, zaraz pokażemy okładkę, w tym najnowszym tygodniku my szczególnie polecamy ten tekst okładkowy Piotra Nisztora. Mieli wysadzać pociągi w Polsce. Piotr Nisztor ujawnia kulisy zatrzymania rosyjskich szpiegów, ale będzie też w numerze o najważniejszych newsach z serialu Reset, takich newsach, które już zmieniły polską politykę. Temat numeru. Mieli wysadzać pociągi w Polsce, kulisy zatrzymania rosyjskich szpiegów, Moskwa płaciła w bitcoinach. Rozbita przez Prokuraturę Krajową i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego działająca w Polsce siatka rosyjskiego wywiadu planowała wysadzenie pociągów z bronią i pomocą humanitarną dla Ukrainy, tak ustaliła Gazeta Polska. To obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy. Z ustaleń Gazety Polskiej wynika, że zadania do wykonania otrzymali zdalnie wprost z Moskwy. Następnie po ich zakończeniu inkasowali wynagrodzenie w kryptowalutach, głównie bitcoinach, które następnie wymieniali na gotówkę. Członkowie szpiegowskiej siatki na zlecenie Rosjan mieli nie tylko zbierać informacje, fotografować wskazane obiekty wojskowe i cywilne, czy podsycać nastroje antyukraińskie i antynatowskie, lecz także przygotowywać akty dywersji i sabotażu. O tym wszystkim pisze Piotr Nisztor. A poza tym w numerze Reset najważniejsze newsy, które zmieniły polską politykę, serial, którego boi się Tusk. Choć za nami dopiero pierwsze kilka odcinków serialu dokumentalnego Reset, to już teraz z całą pewnością można powiedzieć, że dostarczył on Polakom ogromnej wiedzy na temat polityki zbliżenia z Putinem, jaką realizował rząd Donalda Tuska. Oto 9 najważniejszych dotąd ustaleń autorów serialu Sławomira Cenckiewicza, Michała Rechonia. Więcej na ten temat w tekście Grzegorza Wierzchołowskiego. Aleś Puszkin, o tym przed chwilą była rozmowa u Kasi. Aleś Puszkin, najodważniejszy człowiek naszych czasów, przyjaciel Polski, testament ofiary Łukaszenki, został w Warszawie. Pod rezydencję prezydenta Aleksandra Łukaszenki przywiózł taczka gnoju, na którym umieścił podobiznę dyktatora i wbił w nią widły. Na jego skromnym domu we wsi Bubry wisiała zawsze historyczna flaga Białorusi, którą usuwali milicjanci. Trafiał do więzienia, a po wyjściu z niego wywieszał ją na nowo. Stworzona przez niego ikona Matki Bożej Giedrzwałskiej wisi w kaplicy w Polskim Pałacu Prezydenckim, a na ostatnim swoim obrazie umieścił polską flagę obok białoruskiej. Aleś nauczył mnie miłości do Białorusi, bo skoro są tacy Białorusini jak Aleś, to znaczy, że warto o nią walczyć. Tak mówi polska malarka Krystyna Różańska-Gorgolewska. Skazany na 5 lat kolonii karnej, zmarł w ostatni wtorek po tym, jak z ciężkiego więzienia w Grodnie przewieziony został na szpitalny oddział intensywnej terapii, pisze Piotr Lisiewicz. Koniec wojny, w ciemności przyszłości i poza przyszłości.
Powiemy wprost, Zachód boi się zarówno porażki Ukrainy, jak i zdecydowanego jej zwycięstwa, które będzie oznaczać nie tylko militarne rozgromienie Moskwy, lecz także zniszczenie tzw. II Rosyjskiej Republiki, Putinowskiej Federacji, która nie jest ani federacją, ani republiką, lecz przemienioną siłami czekistowskiej władzy terrorystyczną monarchią czasów Iwana Groźnego z bronią atomową, pisze w swojej analizie Julii Szczerbak. Rosja i Iran chcą wyrzucić z USA z Syrii, zyskują dżihadyści. O tym w analizie Antoniego Rybczyńskiego. Rosyjskie siły powietrzne w Syrii coraz agresywniej przeszkadzają amerykańskiej wojnie z tak zwanym państwem islamskim. Moskwa wspólnie z Iranem, sojusznicy reżimu Bashara al-Assada, dążą do pozbycia się amerykańskich żołnierzy współdziałających z Kurdami. Świadek wieku odszedł do wieczności. 8 lipca 2023 roku zmarł Alain Besançon. Świat wielkich intelektualistów, jak Alain Besançon, pozostawia zawsze po sobie pustą przestrzeń, której nikt nie jest w stanie wypełnić, gdyż takie zjawiska intelektualne są niepowtarzalne. To właśnie wyróżnia tych, którzy stają w gronie gigantów od szeregu sprawnych, często nawet błyskotliwych historyków, dziennikarzy i pisarzy, którzy nie mają w sobie owej iskry geniuszu. Odejście Besançona stanowi dla Polaków tym dotkliwszą stratę, iż opisywał on w znakomity sposób historię imperialnej zaborczej Rosji, a także jako jeden z niewielu ludzi Zachodu rozumiał zachodzące w Europie procesy historyczne, w tym te dotyczące Polski. O sylwetce Besançona pisze i przybliża ją Tomasz Łysiak. Twój dzik jest gorszy niż mój. Hipokryzja aktywistów o tym, że dziki wchodzące do miast prędzej czy później staną się kłopotem, wiedział każdy, kto chociaż trochę interesuje się zwierzętami. Jednak władze Warszawy, długo edukowane przez aktywistów, nie chciały się zająć tym tematem. Teraz rozpoczynają największe łowy w historii stolicy, przeciwko którym nie wystąpiła żadna organizacja ekologiczna. O tym pisze Jacek Liziniewicz. No ja już mówiłem, to są pisowskie dziki, dlatego do nich można strzelać. Z całego serca oczywiście polecam Państwu najnowszy numer tygodnika Gazeta Polska. Proszę Państwa, jesteśmy po 6 odcinku Resetu. Ten 6 odcinek udowodnił, że według notatek dyplomatycznych, do których dotarli Rachoń i Cenckiewicz, polscy dyplomaci mieli już we wrześniu 2009 roku pełną świadomość, że Rosjanie nie życzą sobie na obchodach katyńskich udziału prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale, co brzmi w absolutnie niewyobrażalny sposób, te informacje celowo i świadomie ukryli przed prezydentem. Oczywiście w sądzie zeznawali, jak też było widać wczoraj, zeznawali zupełnie co innego. Dzisiaj rano w TVP Info zlikwidować Sławomir Cenckiewicz w rozmowie z Michałem Rachoniem powiedział o tej ujawnionej notatce tak. To jest dokument, który rozpoczyna jakiś rodzaj dyskretnych rozmów pomiędzy ekipą Donalda Tuska a Rosjanami w kwestii rozdzielenia wizyt i zorganizowania uroczystości z udziałem premiera Tuska i premiera Putina. Rosjanie, czytamy w dokumencie Jarosława Bratkiewicza z września 2009, wskazali na pewien problem. Był nim Lech Kaczyński, sugerując jednoznacznie, że nie chcieliby powtórki z Westerplatte. Na to stwierdzenie zastępcy ambasadora Dmitrija Polańskiego, Bratkiewicz, szef Departamentu Wschodniego, stwierdził, że polityka historyczna jest w gestii rządu. Wszystkie późniejsze stwierdzenia Bratkiewicza, w tym konkluzje dla szefa MSZ, Rosława Sikorskiego, w których jest mowa o tym, że trzeba rozpoznać plany Lecha Kaczyńskiego i generalnie zawarta jest tam sugestia, że Lecha Kaczyńskiego lepiej by było wysłać do Moskwy na uroczystości zakończenia II wojny światowej, a w Katyniu byliby tylko premierzy, jest bardzo sugestywne. Jest to też jednoznaczny sygnał wysłany Rosjanom, jakie jest stanowisko rządu Tuska. O tym nie powiedzieliśmy w Resecie, ale rozmówcą Bratkiewicza była, czy jest, gwiazda dyplomacji rosyjskiej Dmitrij Polański. To dużej klasy gracz powiązany ze służbami specjalnymi, pochodzący z rodziny dyplomatów sowieckich, działaczy partyjnych, był bardzo dobrze przygotowany do tej rozmowy i sygnał w należyty sposób przekazał do Moskwy. Zresztą i Polański, i dyplomaci nazywali to wszystko, co się dzieje po wizycie Putina w Trójmieście, formatem sopockim. W ramach tego formatu przygotowują rozdzielenie wizyt i kontynuują grę, której stawką jest unieważnienie całej polityki międzynarodowej Lecha Kaczyńskiego. Jacek Sasin, obecnie minister aktywów państwowych w latach 2009-2010, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, komentując
ten wczorajszy odcinek Resetu, powiedział, że nie jest zaskoczony. Współpracowałem wtedy z prezydentem Lechem Kaczyńskim, obserwowałem z bliska tę grę, prowadzoną z jednej strony przez rząd Donalda Tuska, a z drugiej przez ambasadę Federacji Rosyjskiej. Widać było współdziałanie, wspólny plan, żeby wypchnąć prezydenta Kaczyńskiego z możliwości oddania hołdu pomordowanym w Katyniu oficerom. Zdziwiło mnie to, że tak wcześnie ta gra się zaczęła, we wrześniu 2009 roku. Spodziewałem się, że to raczej początek 2010, że wtedy było porozumienie między rządem Tuska a Rosjanami. Długo przygotowywali się, by prezydenta nie dopuścić do tych uroczystości. To się nie mieści w głowie. Rząd, który podejmuje grę z rządem innego kraju przeciwko własnemu prezydentowi, zasługuje na to, żeby go nazwać rządem zdrady. Administracja prezydenta była do pewnego momentu zwodzona przez urzędników rządowych, że wspólna wizyta prezydenta i premiera w Katyniu w kwietniu 2010 może mieć miejsce. Mówili, że może być problem ze strony rosyjskiej. Rosjanie zachowywali się dziwnie. Pamiętam wizytę ambasadora rosyjskiego wzywanego do Pałacu Prezydenckiego, gdy zapewniał, że wszystko jest w porządku, a potem wychodził i mówił coś zupełnie innego. Wprost kłamał. Wiedział, że może, że obowiązuje tajne porozumienie z rządem i nikt tego nie zdemaskuje. Perfidna gra ówczesnego polskiego rządu z Rosjanami pokazuje, że nie było żadnych zasad. To była gra przeciwko interesowi własnego państwa, bo w interesie państwa była wspólna wizyta prezydenta i premiera na grobach w Katyniu, żeby pokazać, że Polska mówi jednym głosem, że nie pozwalamy na relatywizowanie tego, co było. Wizyta planowana była w kontekście rewizjonistycznej ofensywy Władimira Putina, który próbował zrzucić z Rosji odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej i obarczyć tą odpowiedzialnością Polskę, która nie chciała dogadać się z Hitlerem. Zdaniem Sasina polski rząd wówczas brnął w tę narrację, a zamiarem prezydenta Lecha Kaczyńskiego było to, żeby na Westerplatte w 2009 wybrzmiało to, że nie ma zgody na zacieranie historycznej prawdy, która odpowiada za tragedię II wojny światowej. W 2009 było widać, jaki jest prawdziwy charakter polityki rosyjskiej, jaki cel chce realizować Putin. Słowa Lecha Kaczyńskiego to ostry sprzeciw, wołanie do Europy, że zgoda na taką politykę zawsze prowadzi do tragedii, do czego doprowadziło obłaskiwanie Hitlera i do czego doprowadzi obłaskiwanie Putina. W 2009 niewielu chciało te słowa słuchać. Zachód, establishment brukselsko-berliński, jego ekspozytura w Polsce chcieli żyć w ułudzie, przekonania, że Rosja jest normalnym elementem pokojowego porządku wolnego świata. Ta pomyłka kosztuje dzisiaj tragedię Ukrainy, nas wszystkich kosztuje niewielką niepewność, a na Polskę wielką niepewność, a na Polskę ci ludzie sprowadzili wielką opresję, powiedział Sasin. Komentując to zatajanie przez rząd przed prezydentem Lechem Kaczyńskim zamiarów Rosjan, potwierdził, że wypełnia to kryteria tajnego porozumienia. Jeśli przedstawiciele rządów dwóch krajów umawiają się ze sobą, że chcą wypchnąć prezydenta do wspólnego działania przeciwko prezydentowi jednego z tych krajów, prezydentowi Polski, i te rozmowy i ustalenia są ukrywane przed prezydentem, a potem mamy całą sekwencję zdarzeń, która jest następstwem tego porozumienia, taniec rytualny, żeby najpierw prezydenta zniechęcić, by tam w ogóle nie jechał. Pamiętam kampanię polityków PO, którzy w mediach mówili, że prezydenta tam nie chcą. Po co on tam jedzie? Znowu będzie mieszał. Pojedzie Tusk i nad grobami zamordowanych oficerów dojdzie do historycznego pojednania. Jak naiwnym człowiekiem trzeba być, żeby wierzyć w to, że Putin będzie odgrywał swoją rolę w łzawym spektaklu pojednania, które miało się tam odbywać. Prezydent miał w tym przeszkadzać, bo nie będzie się trzymał narracji rosyjskiej, zrzucającej odpowiedzialność z Rosji Stalina. Prezydent nie mógłby milczeć, musiał bronić prawdy i naszego interesu. Po tej projekcji szóstego odcinka, nie wiem, czy państwo to widzieli, dzisiaj rano w TVP Info zlikwidować, sympatyczna pani poseł z Lewicy, Małgorzata Prokopaczkowska, no pokazała, jak wygląda brak kontaktu z rzeczywistością. Oto co zrozumiała z tego szóstego odcinka pani poseł. Uwaga, telekinę, poproszę o fragment programu z TVP Info zlikwidować. Minęła ósma. Już po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej, po raportach międzynarodowych organizacji mówiących o tych, że 300 dziennikarzy zostało zamordowanych przez reżim Putina,
Pani uważa, że to jest na miejscu, że to była dobra decyzja, że dobry ton był tego listu? Po pierwsze, staram się nie oglądać materiałów propagandowych TVP, ale ponieważ wiedziałam, że dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, to zrobiłam. Pani poseł, to nie są materiały propagandowe, to są materiały oparte na oficjalnych dokumentach. Czy będę mogła się wypowiedzieć, będzie pani mogła, tak jak natomiast, pani minister? Bardzo proszę, to natomiast proszę, ja tylko sprostuję. Ja tylko sprostuję tę informację, uznaję, że to są oficjalne dane rządowe pana, i oficjalne dokumenty. Ja nie mówię o dokumentach, tylko mówię o materiale pana Rochonia i pana Cęckiewicza i uważam, że to nie jest żaden dokument filmowy, tylko materiał propagandowy. Zaraz powiem dlaczego. Na początku pan Rachoń przeleciał się do Davos, do Szwajcarii, aby wygłosić 3 stand-upery potwierdzające tezę, bo cały materiał jest robiony pod tezę, że bracia Kaczyńscy to zbawcy narodu, a wszyscy inni to zdrajcy, oczywiście na czele z Tuskiem. Pani poseł, pani uprawia publicystykę, a ja bym chciał, żebyśmy się odnieśli mi dać się do... wypowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy się odnieśli proszę do meritum. Proszę mi dać się wypowiedzieć. To jest właśnie meritum. Potem wypowiadają się panowie, którzy wypowiadają się w Resecie, w Strefie Starcia, w Wiadomościach. Tak zwani eksperci z jednej gazety, czyli pan Wilstein czy pan Sakiewicz, którzy te tezy potwierdzają. Pani poseł, Pani poseł, czy pani oglądała wczorajszy odcinek Resetu? Widziała tam pani wypowiedź Bronisława Wilsteina? Dlaczego? Przepraszam, czy była tam wypowiedź Bronisława Wilsteina wczoraj? A nie było? A była? A nie było? To może pan z Wilsteinem rozmawiał po programie? To już nie ma znaczenia. Też akurat Bronisław Wilstein nie był wczoraj gościem akurat moim w studiu. Dobra, właśnie. No ale to ta ławka jest krótka. Wilsztajn, Sakiewicz, tam jeszcze ale pani pan Michał. Ale pani, zdaje się, nie oglądała? Oglądałam. Dowiedziałam się z tego materiału propagandowego, że Putin w Sopocie zamieszkał w tym samym hotelu, w którym mieszkał w 1939 roku Hitler. Pani poseł, a możemy porozmawiać o Włodzimierzu Cimoszewiczu? Więc ja bym chciał znać pani zdanie na temat listu Donalda Tuska do... Co mnie zainteresowało w tym materiale. Czyli rozumiem, że pani list Donalda Tuska do Władimira Putina nie zainteresował. To są, mają ci panowie potwierdzić tezę, że bracia Kaczyńscy ratowali, ratują Polskę przed zdrajcami, bo kto nie z PiS-em, to zdrajca, a Tusk na czele oczywiście jako do tego jeszcze jest Sikorski, który jest bezczelnym bufonem i nie udało mu się dostać na Kreml. Boże, jak to dobrze, że ja miałam takiej fuchy, takiej roboty. Przybym udusił normalnie. Sakiewicz, proszę państwa, którzy, jak wszyscy dobrze wiemy, bo tu kto powiedział w Koszalinie, jest łudząco podobny do brata Pita, nawet z tyłu nie przypomina żadnego z Wilsteinów, chociaż mnie się wydawało, że jest podobny do Redforda, ale to już zostawmy. Sakiewicz na Twitterze po tym, co tamta pani powiedziała, Małgorzata Prokop-Paczkowska, przypominam, sympatyczna pani poseł z Lewicy, napisał tak. Kłamstwo ma krótkie nogi. Właśnie oglądam wystąpienie Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej z Lewicy w TVP Info. Pani poseł krytykuje film Reset, między innymi za komentarze Wilsteina po filmie. Byłem wczoraj w studio i Wilsteina tam nie było. O ile wiem, nie było po żadnym z odcinków. Pani poseł twierdzi, że film i debata obejrzała. Tak, no pokażcie proszę, kto tam wczoraj był w tym studio. Kto wziął udział w tej debacie? Na Westerplatte zderzyły się trzy koncepcje geopolityki. Rosyjska imperialna, którą Putin już wprost mówi. Ja mam własną wersję historii, mam własną wersję Europy. Mówi, praktycznie powtarza słowa, tego chyba nie było w tym fragmencie, o bękarcie, który powstaje, to jest ta Polska, tak? To jest ten bękar, który powstaje w wyniku... Słowa Mołotowa. W wyniku I wojny światowej. Jest koncepcja bardzo niepokojąca niemiecka, neoimperialnej dominacji w Europie w oparciu o Rosję. W oparciu o Rosję. I jest koncepcja wolnego świata, którą reprezentuje Lech Kaczyński. Te trzy koncepcje się zderzają w jednym momencie. No, premier Polski nie staje po stronie wolnego świata, nie staje po stronie polskiego prezydenta, tylko mówi, mam tu problem, tak? Takim kodem, takim... No, polski premier mówi wprost, tak. Wschód, zachód, od Lizbony po Władywostok. Tak. On mówi w tym kontekście. Pokazuje, mam tu problem, bo jest ktoś, kto przeszkadza, tak? Ja wam powiem tak, głosujcie na takie Prokop-Paczkowskie, głosujcie na takie Prokop-Paczkowskie, głosujcie na tę komunę,
żeby było tak, jak było, żeby wróciły te stare, dobre czasy. Na czym polegały te stare, dobre czasy, to nie będę tłumaczył, chociaż może powinienem. Dobra, Felekina, pokażcie dla tych dzieciaków, bo oni nie pamiętają. Na czym polegały stare, dobre czasy? Jak to wyglądało? Blisko końca negocjacji umowy o zwiększenie dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Prezydent pyta rząd o szczegóły porozumienia. W liście do premiera pisze też o debacie na temat bezpieczeństwa energetycznego, jaka jego zdaniem powinna się odbyć. Chodzi o szczegóły ustaleń, do jakich doszło pod koniec października między spółką PGNiG a rosyjskim Gazpromem. W wyniku nowej umowy roczny limit gazu dostarczanego z Rosji do Polski zwiększy się z 7 do ponad 10 miliardów metrów sześciennych. Umowa ma obowiązywać do 2037 roku. Według prezydenta tak długi termin i zwiększenie limitów dostaw z Rosji powoduje nieopłacalność budowy gazoportu w Świnoujściu. Kancelaria premiera potwierdza, list Lecha Kaczyńskiego dotarł i jest analizowany. Premier dzisiaj pytany o ten odcinek 6 Resetu powiedział tak. To jest tylko czubek góry lodowej. Te dokumenty, które dzisiaj są pokazywane w serialu Reset, są szalenie ważne i mam nadzieję, że uzmysłowią wielu Polakom, jak błędną politykę, jak mocno prorosyjską politykę i przez to bardzo niewłaściwą prowadził rząd Donalda Tuska. To jest matka ta ojczyzna. Zdradzać własną matkę, znaczy Polska jest to nienormalność, no to nie jest tak. Wróć, to nie, to nie zadziała, to nic nie zrobi. Ten film, ten cały serial, on ujawnia jedną rzecz, no, w sposób bardzo jaskrawy. On ujawnia to, że to była zdrada. Po prostu to była zdrada. To są zdrajcy i tyle. A wnioski to już niech z Państwa sami wyciągną. No. Krótka przerwa, zaraz wracamy.